dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Nie było mnie przez kilka dni. Dlatego, że miałem pewne sprawy w życiu prywatnym do załatwienia, które mi całkowicie zajmowały głowę. I do tego stopnia, że nie chciałem nagrywać, wiecie, na zasadzie totalnie będąc nieobecnym głową gdzieś. Bo trochę tak było, że myślałem zupełnie o czymś innym. I dopóki pewne sprawy się nie porozwiązywały i nie powyjaśniały, to po prostu nie chciałem nagrywać. Zajęło mi to, nie wiem, chyba ze 3 dni. W każdym razie, słuchajcie, jest 5 maja 2023 roku, 12:21, a ja właśnie załadowałem towar do Polski. Mało tego, żeby było jeszcze weselej, to jadę najpierw kolegę odebrać jeszcze. Zabiorę kolegę do Polski, który ze mną wraca. No i tam jedziemy na bazę. Myślę, że jak zajadę na bazę, to raczej pójdę spać, bo nie będę się już nigdzie wybierał, bo nie chcę jakby przeginać. Także jutrzejszy dzień to będzie pakowanie się, chyba że może po drodze bym się dogadał, że no nie wiem, zobaczę, jakoś to będę rozkminiał. W każdym razie na chwilę obecną to jest cel, zajechać po kolegę i jedziemy do Polski, bo jutro będzie 119 dni, jak jestem w trasie. Wiem, że nie ze wszystkich dni były vlogi, tak jak sobie jakby zakładałem, no ale za moje założenia mają to do siebie, że często są zakładane na wyrost. Potem rzeczywistość mnie jakby, jak to się mówi, nie wyjaśnia, tylko weryfikuje. O, rzeczywistość mnie zweryfikowała, słuchajcie. Jedziemy na Maastricht. Tak czy siak, zapraszam Was na ten w sumie przedostatni odcinek z tej trasy. Będą oczywiście odcinki jeszcze potem z domu i z Japonii, ale z tej trasy to jest przedostatni odcinek. Bez zbędnego gadania już, bo się rozgadałem. Lecimy z tematem. Big! Wow, wow, wow! Wow, 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 wow! Słuchajcie, no, tak sobie zrobię, szybka przerwa na stacji, 13:40, no bo kolega powinienem być przed 15, bo tu korki w ogóle są, jakieś wypadki, nie wiadomo co się dzieje, jest taka godzina, że jest absolutny dramat. I myślę, że w okolicach poranka będziemy w Piasecznie i tak sobie wymyśliłem, żeby nie wozić gratów w dwie strony, to może uda mi się namówić kogoś z rodziny, żeby przyjechał i wrzucę do samochodu na autostradzie po prostu wszystkie swoje graty. Ja nie będę się tego przepakowywać. Na razie idę na stację, bo tak żarcie mam zakopane, więc idę sobie kupić jakiegoś gotowca, toaleta i jedziemy dalej. W ogóle patrzcie, ile ludzi jest, nie? Sezon turystyczny się już zaczął na dobre. Wpadły jakieś dwie kanapki. Bagieta z parówą, taki hot dog z serem i z parówą. Taka płaska kanapka, to taki kurczę włoski chlebek, nie wiem jak on się nazywa, z bekonem i z jajkiem. Także no, trochę wydałem, ale nic nie jadłem dzisiaj w ogóle absolutnie od rana. O, jest 14. Bit of good, so good, and I know just
życie byłoby całkowicie zbyt piękne, jeżeli dotarłbym bez korków. A powiem wam, że dzisiaj w Belgii to jest korek na korku. W ogóle mi się bardzo źle w tym statywie mi się bardzo źle trzyma aparat. To sam aparat mi się lepiej trzyma. Dzisiaj w Belgii jest korek na korku, dosłownie. Co najmniej dwa wypadki już mijałem. Tutaj też niby jest jakiś dzwon, stuczka czy cokolwiek. No ale okolica Antwerpii to jest tak zawsze praktycznie. Tu się ciągle coś dzieje, więc nie dziwi mnie to bardzo specjalnie. Ale... to jest 14.50. 1200 do domu. Zobaczymy jak to będzie. Czy to się uda względnie wcześniej zajechać. Fajnie by było. Fajnie by było, żeby chociaż część soboty mieć jeszcze dla siebie. With you? Of course. Driving license, passport, car document. Nice. Do you need insurance? No, I don't know. Okay. And my documents, yes. One and two. Okay. Okay, and the license, the blue paper? Moment. Gdzie? Spoko, wiem gdzie jest. Alright. Your table of papers. I won't lie. I didn't start Tahoe today. Okay, so and if the last time? So the last past days, do you have the papers for it? I wasn't in Germany. Oh, okay. No. I was driving from UK to Italy. Mm-hmm. From France. I have a lot of tickets from Europe, from Freyr's tunnel. Sorry? I have tickets from Alps, from Tunnel, so I can show you that I was in France mainly. So the problem is that we don't are able to check your driving times without the papers, you know? Yes, but I wasn't in Germany at all. Yeah, but you are in Germany now. You crossed the border at Venlo, I think? Yeah. And then drive to Germany, so you would have to write down your driving times. Yeah, so I don't have it for today. Yeah, I see. Okay, can you open the backside, please? Do you have another seal? Sorry? Do you have another seal? Because it's is sealed. Is it from the custody, from the Zoll plumber? No, it's from the company. From the company? Yeah. So we can write something down on your CMR that the police opened it? Okay, no problem. Tak, to pomysł sprawdzał, który chyba latał tam się koło przyszedł. Dzień dobry, witamy po przerwie. Kontrol, policaj. Powiem tak, ja pierdolę. Jest tyle kilometrów do domu. I teraz ciekawostka, bo oni nas minęli. Pojechali sobie w cholerę.
Po czym jadę i znowu mnie wyprzedzają. I tak jechałem za busem, wcisnęli się między nas na siłę. Oj, awaryjne i kontrol. Routine and control. Licencja, prawo jazdy, dowód, dokumenty od auta, CMR-ka, towar. Oczywiście zrywanie plomby. Teraz czekam, aż mi wpisze w dokumenty, że zerwał plombę. Wpiszę nowy numer, będzie zakładanie nowej plomby. Całe szczęście, jacyś tacy bardzo sympatyczni i pozytywni, ale to się jeszcze okaże, bo pytał mnie o tacho, którego znów nie wypisałem. I mam nadzieję, że nie załapię drugiego mandatu podczas tej trasy za tacho, bo jeden mi wystarczy, kurwa. W każdym razie dam wam za chwilę znać, jak się sytuacja rozwinęła, nie? Oczekiwanie. 630 do Polski. Okay. So for the future, when you drive through Germany or cross the border to Germany, just write your tachograph papers. Yeah. Quickly down after you cross the border and then. Yeah, I know. Okay. Today, I will be honest. I just forgot about this because I take my friend from Belgium and we just want to go to Poland. And I wasn't in Germany really for like a month or something. Okay. So okay. It was just out of my head. Okay. So today we say it's all right. But for the future, normally you have to, it's a mandat, it's a big offense. You okay, I understand. A penalty, but today it is alright. Okay. Your license. I write it down here. Yeah. With his number here. Yeah. And this is the police station and the address. If you want a stamp on it, we have to go to the police office. That's enough. That's enough? Okay. You are the most professional policeman I've ever met. Okay. The breaking seat. Because, you know, normally, people from police don't give a shit about seals. Yeah. So, okay. Thank you very much. Okay, bye-bye. You can around here, We have a gas station somewhere here. Okay. And we almost followed the right route. Yeah. Thank you. O, rozładowała mi się tam ta kamera. No trudno, życie, muszę ją podładować później. Słuchajcie, obyło się bez ofiar. Oczywiście tacho nie miałem wpisanego, ale przyszedł mi i powiedział, że mi słuchaj. To jest ryby, jak to się ładnie mówi, że drogowe prawo złamałem u nich, pogwałcenie, o tak bym to ujął, bo on takiego też ładnego angielskiego użył, już teraz nie pamiętam jakich słów, ale przetłumaczyłbym to jako pogwałcenie prawa drogowego w Niemczech i że następnym razem pamiętał i tego nie robił, więc wypisałem już tak. I teraz jedziemy na stację. I jak pojedziemy na stację, to mam nadzieję, że to już była pierwsza i ostatnia kontrola dzisiaj. Ale było się bez problemów, wszystko się zgadza, dokumenty sobie posprawdzali, licencje sobie sprawdzili. Szczęśliwi, zadowoleni, ja również, bo mój portfel nie ucierpiał. Także jak na razie ten powrót do Polski to tak z przygodami, ale pozytywnymi raczej bym rzekł. O. I'm all you ever want.
wróciliśmy do Polski, słuchajcie. Jest niesamowite, bo ja widzę ten kraj pierwszy raz w 4 miesięcy. I wczoraj się ze mnie mój przyjaciel Damian, którego serdecznie pozdrawiam w tym miejscu, śmiał. Mówi, stary, ile ty jesteś w tej trasie? Ja mówię, no wyjdzie 118 dni. Przecież to powrót po takim czasie do domu, to jakbyś wracał z sąsiedniej galaktyki. Z jednej strony to trochę bawi, nie? Ale z drugiej strony to trochę się tak czuję. I to wtedy bawi jeszcze bardziej. Naprawdę się czuję, jakbym wracał z sąsiedniej galaktyki. Taka podróż, nie wiem ile. Natomiast zrobiłem wczoraj szybki rachunek. To co chcę zrobić jeszcze w tym roku, no to drugą trasę, bo trasy będą dwie. Ile pierwsza trasa miała tam, niewiele więcej jest mojego rekordu, bo mój rekord to było 98 dni, więcej nie byłem w trasie. Teraz 118, to tak naprawdę 20 dni więcej. 119 można powiedzieć, to 21, 3 tygodnie więcej było, tak? Natomiast jak policzyłem sobie szybko dni, które wyjdą mi od mojego powrotu do Japonii, z Japonii, do świąt, to wychodzi 190 kilka. Zastanawiam się, czy moja psychika to zniesie. Będę się martwił jakby za parę miesięcy. Na razie to zostało tak, 500 na bazę, kierunek baza. I zastanawiam się, czy na tej bazie będę szedł spać, czy położę na to laskę i pojadę prosto do domu. Ale to wiecie, przez 500 km to nastrój i poziom jakiegoś zmęczenia czy senności może się zmienić tak diametralnie, że ja jeszcze może będę szedł spać po drodze. Wolałbym nie, no ale... Jedź, panie. Autostrada A2, ostatnie 500 km, jak to brzmi, kurde. Zajebiście, muszę przyznać. Ja to mam bekę ogólnie. Sam fakt tej ilości dni. I ostatnie 2 tygodnie, 3 tygodnie, to były takie mocno nerwowe. Już jak się ten zjazd zaczynał zbliżać, to już mnie zaczęło wszystko wnerwiać. Już tak nie szło mi. Jeszcze miałem tam parę problemów prywatnych. Tak powiem, to się wszystko zaczęło nakładać ze sobą. Mój nastrój był delikatnie mówiąc średni. Ale ten dzień powrotu do Polski, to nie wiem, czy ktoś wraca i się nie cieszy. No dobra, ja się może nie cieszyłem parę razy, ale to mniejsza. Dzisiaj się cieszę zajebiście. To prawda. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że za 11 dni sadzam dupę w samolot. Słuchajcie, to jest absolutna magia. 32 km do bazy. Właśnie się toczę w korku na A2. To brzmi jak zdanie, że stoję w Niemczech. Toczę się w korku na A2. Często używane zdanie w Niemczech. Ale nie. Jesteśmy w Polsce, pod Warszawą. Zaje fajnie, naprawdę. Polecam. A już pomijam fakt, że moje pierwsze wrażenie w ogóle, jak przyjechałem do Polski, to było takie, że jakby kierowcy w tym kraju są naprawdę męczący. W sensie dużo bardziej trzeba uważać na to, co ludzie odpierdzielają. A jakoś tak dużo bardziej agresywnie jeżdżą. Wciskają się na siłę nawet tam, gdzie
nie powinni się wciskać. Wszystkim się kurna tak spieszy, że oni by chcieli być na wczoraj wszędzie. Co drugi ma cieczkę na autostradzie na lewym pasie, jak nie daj Boże, tylko ktoś jedzie wolniej. Naprawdę, jakby, to jest moje spostrzeżenie. Po 4 miesiącach niejeżdżenia w Polsce absolutnie, bo nie byłem nawet na chwilę, że w tym kraju, w Polsce, jeszcze, jak to mój tata mawia, dużo wody w Wiśle upłynie, zanim ludzie się nauczą jeździć. Autentyk. Jest taka cząstka kierowców, która jest chyba niereformowalna, odnoszę wrażenie. I żeby nie wiem, co się działo, to się nic nie zmieni. No ale tak czy siak korek przed nami. O, taka sytuacja. I w tle gra deska, która się obija przy hamowaniu i ruszaniu. O! Proszę Państwa, idziemy po Hondę zobaczyć, czy ona pali po 4 miesiącach. Mam nadzieję, że tak. Nie chciałbym się rozczarować. Zaraz będę po trafikara leciał, bo dzisiaj nie mam ani czasu, ani ochoty, ani nastroju, ani siły na to, żeby się z tym autem użerać, gdyby nie chciało odpalić. Więc po prostu bym po nie przyjechał innego dnia. Ale bądźmy dobrej myśli, bądźmy dobrej myśli. No dobra, pierwsza kijowa oznaka. Padł akumulator. Że padł akumulator, to znaczy, że gdzieś w elektronice zrobiło się jakieś zwarcie. Bo nie mam radia włączonego. A zegarek raczej nie wyładował akumulatora, nawet przez 4 miesiące. Wątpiąca sprawa to jest. Całe szczęście. No to upoprałem buta. Całe szczęście, słuchajcie, sprinterem chyba tu wjadę. I na końcu jest nawet tyle miejsca, że nim wykręcę. Więc będę w stanie podpiąć się z prądem i spróbować ją odpalić. Dobra, słuchajcie, akcja pod tytułem ożywianie Hondy trwa. Już trochę się ładuje, zobaczymy czy zakręci. Jak bardzo ten akumulator był zdechnięty. Świeci się w ogóle coś? Aha. Fajnie, że kluczek nie działa. Noż ty! Wow! Dziewczynko! To rozumiem! Idziemy odpinać kable! Tylko nie pisz mi już, no proszę cię! Słuchajcie, godzina 12.18, 12.20 w sumie, zaktualizowało się. Ruszam do domu. I myślę, że dzisiaj już nie będę więcej nagrywał, bo moja mama ma urodziny.
więc jadę świętować jej urodziny i się jeszcze rozpakować zresztą i tak dalej. A zamiast dzisiejszego dnia, bo to jest taki odcinek z dwóch dni, zamiast dzisiejszego dnia zrobimy sobie takie podsumowanie tej trasy, ale to sobie nagram ją na spokojnie i wam opowiem, powspominamy jak to było, co się działo i tak dalej. Tymczasem ja lecę spędzać czas wolny i myślę, że będę jakieś daily vlogi kręcił z tego powodu, bo za 11 dni wsadzam dupę w samolot i lecę do Japonii. Więc zapraszam was już teraz serdecznie na vlogi z Japonii, a na dzisiaj to tyle. Jedziemy. Pyk!